Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Brodotykulfon. Witam was na 1.9 Craft. Daci i miałem sobie jednego klocka między murkami zniszczyć. Plan na dzisiaj: schody. Schody, w końcu muszę w środku tutaj jakoś to zrobić sensowniej. Już tu usunę. Denerwuję. Nie tu. O, ten tu, o, taki brzydki. Dawaj mnie tu. Muszę tutaj w końcu jakieś schody ogarnąć w środku, żeby już nie była taka prowizorka. Trzeba to w końcu zrobić jakoś tak, no tak sensowniej, nie? Chyba. Pora by była najwyższa. Tutaj muszę sobie jakiś środek wynaleźć. To jest tu, tak? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, tutaj jest środek. Tym środkiem muszę pojechać do końca. Tak, i teraz tak. Plan na schody jest taki, żeby one po prostu wychodziły stąd, gdzieś mniej więcej. I tam było takie jakby małe półpiętro. I to półpiętro będzie rozchodziło się dalej na ciąg dalszych schodów. Taki jest plan i to będzie na każdym piętrze. Czyli w sumie 3 komplety schodów, no w sumie 4, bo jeszcze pasowałoby wyjście na samą górę. Więc będą to 4 komplety schodów. Schody myślę, że zrobię z ciemnych dębowych desek. Chociaż to nie będzie za mroczne. Nie chcę robić dębowych, bo dębowe mam podłogę. Chociaż z drugiej strony cholera jasna. Mogłoby to się utrzymać w tym samym klimacie, nie? To jest problem, bo nie wiem, czy mam dębowe drewno, takie zwykłe dębowe drewno. Na pewno mam ciemno dębowe drewno, ale nie wiem, czy mam zwykłego za wiele. Tutaj mam troszkę dębowych desek. Jeszcze zobaczę sobie w mojej chatce. To jest spierałem, ale czy na tyle, to nie jestem w stanie powiedzieć, czy na tyle. Może znowu od Moni pożyczymy. Mówię, chciałem, żeby to się troszkę odróżniało, ale tak dopiero teraz myślę, że tropikalny mamy. Kurczę, za wiele go też nie mamy. Albo jeszcze jest opcja jasnego drzewa z przosy. Nie, przosa nie. Kurczę. No, nie umiem pisać. Mam nadzieję, że mnie u Moni nikt nie zaskoczy. I w magazynie, bo wiem, że ostatnio tam przygody miała. Co my tu mamy? Nie chcę być gorszy. Brutal Warrior. Aha, widocznie jakiś kolejny dany cichy dla Moni. Czekajcie, to. Skoro tak! Skoro tak! Też zrobimy Moni Donate'a. Póki jej nie ma. Nie tak. A co? Ups! Siema. Ja mi pozdrawiam. Dobra, teraz muszę Moni ogołocić magazyn. Wiesz, ona ma jakieś drewno. Tutaj ma jakieś drewno. Co ona tu ma z dębowych? Ty ma coś dębowego. No, także Monia zwinia się troszkę dębowego drewna. żebyś miała tropikalne. Nie no, zrób. Czekaj, schodki też widziałem jakieś dębowe. Płyty. Także wybacz, Monia, troszkę ci zwinę materiałów. Daj 5. Co 5? Włosów nie zwinął. Tu
jeszcze jakiegoś dęba mamy. Mamy tropikalne jeszcze. Dobra, no. Dobra, spróbuję. Aha. Czyli to nie do mnie miało być. Spróbuję najpierw z tego ciemnodębowego drewna zrobić. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A potem, jeśli nie wyjdzie, no to zrobimy z dębowego. Spoko, Szymon, nikt nie ma problemu. Tylko drabinka jeszcze. Dobra, tak. I teraz tak. Na 9. Więc gdzieś... Tutaj by mi pasował ten podest. Tak. Wysoko, nie. To muszę go zrobić piętro niżej. I na tej wysokości. Wow. O, gdzie się mi pikasz? Tak, siekierą. Brawo, kulwon. Tu myślę, że tu już schody na 3 będą mogły być. Tutaj zrobimy na 4. Nie mam schodów, bo po co? Dobra. Takie odegi. Nie no, dorzucę ich. A, albo i nie dorzucę. Coś, że będę musiał dziurę w podłodze robić. Dobra, na razie zostawię to tak. Myślę, że to jest ok. Tutaj te schody. Teraz bym ich potrzebował tutaj. O. Tak. Tutaj miałem być na 3, więc będą na 3, nie tam kulfon. Takiego. No, myślę, że to są dobre schody. Też tak myślicie? Dajcie znać w komentarzu, czy też uważacie, że to są dobre kulfoniaste schody. Co tu w ogóle więcej narobić? Tak, z drewna na pewno zrobię. Jeszcze tu mam deski. Tylko właśnie, pytanie, czy ciemnodębowe? Jak to się prezentuje? No i teraz mam dylemat, czy one powinny być ciemnodębowe, czy może ich zrobić lepiej z dębowych? Szczerze mówiąc, mam poważny dylemat. Ja bym z jednej strony, żeby było tak troszkę odmiany. Ale z drugiej strony, czy ta odmiana to mi wpłynie na dobre? Czy to nie będzie zbyt ciemno, zbyt mrocznie? Nie, ja to spróbuję zrobić jeszcze zwykłych. Spróbuję zrobić taki myk.
O, to jest to! To jest to i to jest mega! Ja tutaj też zrobię na 4. Ja to jeszcze się chyba odsłucham. Chociaż moment, może tu wyjdzie. Tak, kill-offem. Może też to wyjdzie nie głupio, jeśli tu będzie tylko jeden taki sobek. W środku. Może to też będzie nieźle, chociaż na 2 wygląda. Ej, nie, no serio, to wyszło, to jest super, bo się was miałem już pytać ogólnie, jak to mam zrobić, ale to mi się podoba. Serio, to mi się podoba. Ten motyw ciemno-dębowy, jasno-dębowy. Nie, to jest to, czego kulfony potrzebują najbardziej. Tylko zastanawiam się, czy to jeszcze na 3 zostawić, czy ich też zrobić na 4, ale chyba się pokuszę przerobienie tego na 4 jednak. Jednak na 4. Żeby te schody były takie równe, to lepiej wyglądało jeszcze. I tutaj. Tu. Będę musiał się jeszcze wybrać chyba na zbieranie drewna. Że monie znowu wykorzystam. Szczerze mówiąc, to bez monii to ja bym tutaj niewiele zrobił. Naprawdę, to mam od niej tutaj pomoc, jeśli chodzi o materiały. No to po prostu to jest... No nie wiem już, jak monie mam dziękować, no. Musi tam wbić do niej na kanał. Dać jej subika. Jakiś ładny komentarz u niej pod filmem zostawić. Bo zasłużyła. Bardzo mocno zasłużyła. Za tą pomoc mi to już w ogóle. Zatem jeszcze nie był u Moni. To wiecie, Monia tam też fajne filmiki nagrywa. Nagrywa dużo ciekawych poradników zbudowania. Także choćby dlatego tam się warto do niej wybrać. A Monia, jak ktoś jeszcze nie wie, buduje przeepicko. Tym bardziej zapraszam. Ostatnio wzięła też się za nagrywanie minecraftowego PvP. Co jej całkiem nieźle wychodzi. Też warto zajrzeć. Także jak najbardziej zapraszam was do Moni, do Danger Diamond. Oczywiście linkaż będzie w opisie u mnie, jak żeby inaczej. Tego to się nie obejdzie. Wejdźcie, a nie pożałujecie. Naprawdę. Naprawdę fajnie. Ostatnio zaczęło nagrywać z mikrofonem, także to już jest w ogóle mega, nie? Że się w końcu odważyła. Jeszcze muszę jakąś monię, jakoś ją namówić na ten... nagranie jakichś minigierek czy coś, nie? Co wy na to chcielibyście taki odcinek z Monią? Dajcie znać w komentarzu. Gdybyście chcieli taki odcineczek z Danger Diamond razem. No, to może, wiecie, jak ją przekonacie, to może się namówić. Nagramy coś razem i będzie... Już w ogóle epicki odcinek ever, nie? tak, kurwą sam sobie przychwala, wiem. Dobra, tutaj jeszcze to uzupełnię. Co to jest to? Ja się pytam. O, to skoczyłem, chciałem, że nie dosięgnę. Nie? Tutaj pod schodami zastanawiam się jeszcze, czy to będzie zamknięte tutaj, to tutaj takie. Tomuś, nie straż mnie! Myślałem, że mi ktoś zrobił wjazd na chatę. Czy to będzie takie zamknięte, czy to będzie...
jeszcze zejście tutaj w dół zrobię. I stąd poprowadzę tam przejście tutaj opuszczonej kopalni, gdzie mam spawnery. Jeszcze to muszę sobie troszeczkę przemyśleć, jak ten temat ugryzę. No bo tam ogólnie mam jest takie brzydkie i to tak. No nie wiem, jak ten temat ugryźć. Coś tam może pomyślę. Serio, te schody są teraz super, nie? Zastanawiam się, czy jeszcze takich fajnych barier z jakichś płotków nie zrobić. Ale podobają mi się te schody, mega mi się te schody podobają. No. Także ja ze schodów się z wami pożegnam, bo żeby was nie zamęczać i biorę się za robienie ciągu dalszych schodów. Ciągu dalszych? Ciągu dalszego. Ciągu dalszego schodów. Mam nadzieję, że wam się podobało, że schodki są ok. Wbijajcie, tak jak mówiłem, do Moni. Oczywiście zapraszam również do mojego fanpage'a. Marzało się tam coś dzieje, ale macie wcześniej informacje mniej więcej z grubsza, co się w którym odcinku będzie działo, bo tam zazwyczaj w niedzielę, w poniedziałek umieszczam informacje, bo jak wiecie, nagrywam w niedzielę, dlatego tam też się informacje znajdują, co mniej więcej będzie. W który dzień i zapraszam oczywiście na Discorda na Resi, gdzie można się załapać na wspólne nagranie na przykład różnych minigierek, które u mnie zazwyczaj w środę i czwartek są. I to by było chyba tyle ode mnie. Tak już w sumie pod koniec majówki. Po majówce niektórzy. Nie, to będzie kiepska majówka tego roku, ale... No, okej, okay, dzięki jeszcze raz za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!